Hej, dzisiaj robię elitarny sernik nowojorski ze Starbucksa. Dzięki za wszystkie łapki, za 1659 pod jeżykami, a może nam się uda 2000 pod sernikiem? Jest nas ponad 93 tysiące. Klikajcie w dzwoneczek, subskrybujcie, zaglądajcie do mnie. 20 ciasteczek otrzymuję. Limonka majkowska i julciks. Piszcie komentarze. Oczywiście dołączajcie emotkę ciasteczka, a w komentarzu napiszcie, który z serników upiekliście z mojego przepisu. Zaczynam od zrobienia spodu ciasteczkowego. 250 g herbatników maślanych zmiksuję na drobniutki pył w tym oto pojemniku, do którego teraz właśnie pokruszę. Miksujemy nasze ciastka. Oczywiście dobrze dokręcamy, żeby nam się nie rozkruszyły. Ciasteczka zmiksowałam. Maciek, taki pył? No taki pył. A co? 100 g masła rozpuściłam, widzicie tutaj, troszkę przestudziłam. Wlewam do naszego pyłu ciasteczkowego. Teraz to wszystko mieszam do połączenia składników. Przygotowałam tortownicę średnicy 26 cm. Zabezpieczyłam ją odpowiednio, widzicie, ona jest taka ładna, nowa, śliczna, ale musiałam to wszystko pozasłaniać. Spód wyłożyłam papierem, tu jest nowe, więc może być. I tylko podwójną folią zabezpieczyłam, okręciłam całą tą moją tortownicę, bo będę piekła w kąpieli wodnej. Żeby woda się nie dostała, musiałam tak zrobić. A teraz wykładam moje ciasteczka i sobie będę to rozprowadzać na dnie tej tortownicy. Spód wyłożony do lodówki na pół godziny. Teraz przygotowuję masę serową. Będę dodawać po kolei po składniku. Jest to bardzo prosty przepis. Szybciutko się robi, niedługo miksujemy, więc zobaczycie, skupcie się. I patrzcie uważnie. Kilogram sera twarogowego zmieliłam. Do tego dodaję 1,5 szklanki cukru pudru. Można dać taki drobny cukier, ja nie miałam takiego drobnego, wolę dodać cukier puder. I miksuję. Teraz dodaję jedno żółtko i 3 całe jajka. I miksuję. W jednej miseczce mam otartą skórkę z cytryny, którą dodaję. A w drugiej 1,5 łyżki soku z cytryny. I też dodaję. I miksuję. 200 ml kwaśnej śmietany 18 dodaję do masy serowej. I miksuję. A na koniec 2 kopiate łyżki mąki. I miksuję. Masę serową wykładam na spód ciasteczkowy. Teraz pieczymy nasz sernik. I tak, nagrzałam piekarnik na 180 stopni, piekę 10 minut w takiej temperaturze. Później zmniejszamy do 120 stopni i myślę, że tak 40 do godziny na spokojnie taki sernik się będzie piekł. Później sprawdzimy, oczywiście spróbowałam sera, no jasne, jak żeby inaczej. Sprawdzamy, czy cały jest taki stężały, żeby nie był za miękki, więc tak leciutko w środku, najdłużej będzie się piekł środek. No musimy to sprawdzić, czy jest już upieczony. Ja przykryję to folią, żeby mi się nie zrumieniła góra. I co? I pieczemy to w kąpieli wodnej. Więc do brytwanny, którą mam w piekarniku, nalewamy wody wrzącej z czajnika. Po upieczeniu, jeżeli już mamy sprawdzone, że sernik się upiekł, uchylamy drzwiczki piekarnika i studzimy około godziny, a później wyjmujemy, no i oczywiście dalej studzimy. Przygotowuję polewę na ser. W miejsce mam 220 ml śmietany kwaśnej 18%. Dokładam do tego łyżkę cukru pudru. Dokładam do tego 2 łyżeczki soku z cytryny. Wszystko mieszam, aby uzyskać gładką masę. No, serniczek pięknie się upiekł. Ktoś pytał, jaki sernik, który nie opada? Słuchajcie, no ten idealny, równy jak stolnica. Nic nie opadło. Jednak to jest sposób. Nie ubijać za długo, wszystko będzie ekstra. Dobra, polewamy. Wystudziłam go, teraz polewam polewą śmietanową. Rozprowadzę ją. Au! Tak mi uciekła łopatka. Równo, ładnie. Starałam się tak równiutko to rozsmarować. No tak gdzieś troszkę są takie zacieki. Ale wygląda ładnie. Do lodówki najlepiej na całą noc. Elitarny sernik nowojorski ze Starbucksa. Gotowy. Ale jak wygląda? Zobaczcie, no patrzcie jaka tafla, nie mogę się napatrzeć. Piękna, równiutka. Słuchajcie, pieczcie piękny i naprawdę bardzo prosty przepis. Zaglądajcie na Instagram, na Facebooka, znajdziecie tam wszystkie nowe zdjęcia. A nie wiem, czy zauważyliście,
stoi tam papryka, dzisiaj robiłam z mojego przepisu. Polecam. Pozdrawiam ciasteczkowo. Do następnego odcinka.